Prudnik to zacne miasto na Opolszczyźnie. Okazałe budowle urzekają swoim wyglądem. Rynek zadziwia bogactwem architektury, a z każdego zaułka miasta przemawia do nas historia. Przeszliśmy spokojnym spacerkiem przez całe miasto i zachęcamy do tego również i Ciebie. Metryka Prudnika sięga XIII wieku, o czym świadczy wieża Woka. Skąd taka nazwa? Ano od imienia czeskiego wielmoża, bo to Czesi byli pierwszymi gospodarzami miasta. Wystawił on tutaj zamek, po którym do dziś ostała się jedynie ta wieża, uchodząca za najstarszą na całym Górnym Śląsku. To element Muzeum Ziemi Prudnickiej. Niestety poza sezonem obiekt jest nieczynny. U stóp zamku później założono miasto. Jego serce stanowi rozległy rynek z pięknym i całkiem sporym ratuszem. Choć początkami sięga on czasu średniowiecza, wygląd ukształtował się w XVIII stuleciu. Strzegą go ciekawe pomniki z XVII i XVIII wieku. Kolumna maryjna, barokowa fontanna i figura świętego Jana Nepomucena, popularnego w tej części Śląska. Stoimy przy Studni Miłości. Naprzeciwka na kamienicy widnieje fajna opowieść, fajna bajka o tym miejscu. Mówi o wiewiórze i o wawrzku, czyli o tajemnych kochankach, których miłość nigdy nie została dopełniona. Ona, nie wiedząc czemu, wyszła za innego. Po latach wyznali sobie wieczną miłość, lecz na wspólne życie było już za późno. Postanowili więc zrobić coś dobrego dla mieszkańców, co symbolizowałoby ich tajemne uczucie. Wawrzek wykopał więc studnię ku uciesze ludu i jako pamiątkę ich miłości. Jesteśmy w restauracji Błeno, to jedna z bardziej popularnych restauracji w Prudniku, w samym centrum. Ma bardzo dobre opinie, zamówiliśmy jedzenie. Są burgery, są frytki, Łukasz zamówił sobie fish and chips, a ja moje ulubione żeberka. Wyglądają bardzo dobrze. Równie dobrze smakowały. Napełnieni energią, mijając uroczą wieżę Bramy Dolnej, zmierzamy do Arsenału, do tak zwanej wieży katowskiej. Zorganizowano tu Muzeum Ziemi Prudnickiej. W tych basztach w średniowieczu przechowywano broń, a później więźniów. Teraz znajdziesz tu eksponaty z dziedziny archeologii, etnografii i historii Prudnika oraz okolic. Jest też sala poświęcona Stanisławowi Szojdzie, bo mieszkał tu swego czasu nasz olimpijski kolarz. Na wieżę warto wejść po ciekawą panoramę miasta. Spacerując po mieście, mijamy niejeden wiekowy kościół, jak ten Farny. Choć jego początki sięgają założenia miasta, to obecna budowla powstała w 1738 roku. Klasztor Bonifratrów wraz ze szpitalem to również XVIII wiek. Jeszcze tylko niezwykle zdobna willa przemysłowca Hermana Frankla, dobrodzieja Prudnika i honorowego obywatela miasta. Budowla jest siedzibą Prudnickiego Ośrodka Kultury i Urzędu, więc w godzinach pracy można podziwiać unikalne wnętrza. Przy Prudnickim Dworcu Kolejowym ukrył się niewielki, ale klimatyczny cmentarz żydowski. Nadal zobaczyć tu można około 140 nagrobków.
Największe wrażenie robi mauzoleum rodziny Frankel, w którym pochowani są krewni Hermana. Cmentarz jest dostępny, ale wchodzi się przez zawalony płot. Również przy dworcu w Prudniku swój bieg rozpoczyna główny szlak sudecki. Prowadzi on początkowo przez Góry Opawskie, rozpoczynając od Koziej Góry. Na tym niewysokim szczycie stanęła wieża widokowa. Jednak aktualnie jest wyłączona z użytku z powodu złego stanu technicznego. Podobno niedługo stanie tu nowa konstrukcja. Jesteśmy na Koziej Górze w Prudniku, to miejsce szczególne. Stoi tu sanktuarium świętego Józefa, a w przeszłości był tutaj więziony prymas Stefan Wyszyński. Spędził tu rok od października 1954 roku, a czytając Potop Sienkiewicza, wpadł na pomysł napisania ślubów narodowych. Celę, w której przebywał, można dziś zwiedzać. W tym miejscu polecamy również wspomniane Góry Opawskie. Widoki wspaniałe, ale o tym w innym filmie. Zapraszamy.